Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj jesteśmy w miejscowości Miejska Górka. Jest tutaj oddział 0219 Rawicz. Na pierwszym planie mamy kolegę Henryka Pawlickiego, który tutaj w tym oddziale lotuje z sukcesami. O tych sukcesach za chwilkę nam powie. W tle za kolegą zobaczmy, jest taki szkielet konstrukcji. Jak koledzy się domyślają, jest to konstrukcja takiego wielkiego gołębnika. Jak tutaj już z kolegą Henrykiem rozmawialiśmy, gołębnik ten może pomieścić około, tak przewidują, około 1000 gołębi. Ale więcej o tym, dlaczego tutaj jesteśmy, o swoich tutaj zamiarach, o planach powie nam kolega Henryk. Proszę bardzo. Wspólny gołębnik jest gdzieś około 238 metrów, szerokości 3 metry. Będą 6 boksów i wszystko na rusztach. Z przodu siatki, czyli woliery i zasuwane drzwi na 2 metrach. Że na noc będą zamykane, na dzień będą otwierane do wolierów. Rozumiem. Bo tutaj jeszcze właśnie kolega tak od razu przeszedł do szczegółów konstrukcyjnych. Ja natomiast chciałem kolegę tutaj zapytać, troszeczkę ja pociągnę za język. Kolega tutaj po prostu zamierza zorganizować wspólny gołębnik, tak, prawda? Wspólny gołębnik, tak. Tak, tutaj na ziemi wielkopolskiej, w Rawiczu. Tak. Tutaj w Rawiczu jest hodowców bardzo dużo, wiemy. Tutaj, kiedy już byliśmy wcześniej, to jest wizytą i u kolegi Grębowskiego, i u kolegi Frankowiak-Stachowski, takiej spółki. Wiemy, że tutaj oddział liczył 300 hodowców, ale powiedzmy właśnie tutaj o koledze, że lotując tutaj w tak silnej konkurencji, w tak dużym oddziale, kolega też wcześniej zajmował... Dwukrotnie mistrzem oddziału. Tak? Tak. Mistrzem oddziału. I teraz właśnie taki mistrz zaplanował zorganizować wspólny gołębnik, żeby tutaj do rywalizacji gołębie mogli oddać hodowcy inni z Polski, prawda? Tak. Dobrze. A teraz jakie opłaty kolega przewiduje mniej więcej za wysłanie tutaj gołębia? 200 zł od sztuki. Od sztuki. A szczegóły regulaminu oczywiście na stronie internetowej, plan lotów, te wszystkie, kiedy, jak wysyłać gołębie, jakim stanie mają być, to w jakich terminach, będziemy mogli odczytać na stronie internetowej. Adres tej strony internetowej to www.wgmgórka.pl. Tutaj kolega sam zajmował się będzie tymi gołębiami? Oczywiście sam plus 3 pomocników. Pomocników, a opiekę weterynaryjną kto będzie tutaj sprawował nad gołębiami? Wołowa, jak się nazywa? Krzysztof Panec. To lekarz weterynarii, tak. Tamtejszy, tak? Tak. Dobrze, także tutaj widzimy, tak wyglądają te gołębniki, o których już kolega wspomniał. One mają być podzielone, tak jak kolega powiedział, na 6 boksów. Podejdziemy może bliżej, pokażemy tutaj szczegóły konstrukcyjne, bo tutaj już roboty trwają. Widzimy, tutaj jeden boks, tak, oddzielony ścianami. Jeden boks jest na 6,20. Tutaj wszystko na ruszcie będzie, tak? Wszystko ruszta, wszystko na ruszcie i w środku też ruszta. W środku też ruszt tutaj. Tutaj tak. Kolega też mówi, że na korytarzu przegrody będą jakieś, przegrody, tak? Że na noc będą zamykane. I ile wlotów planuje kolega? No jeden wlot metrowy. Jeden metrowy wlot, szeroki, tak, taki. Tak, szeroki. Rozumiem, dobrze. Przedział taki, tak, przedział, na przedział, tak. Dobrze, tutaj będziemy widzieć. Kolega tutaj też oczywiście planuje, tutaj zobaczmy, posesja jest dość duża, o, tak wygląda, ale tutaj kolega przebudowanie robi kompletne, tak? Tak, tak, oczywiście. Tutaj to też jest... będzie zorganizowana impreza towarzysząca lotowi finałowemu, jak to ma będzie tradycja nakazuje? Przerobione będzie, będzie widownia. No i podamy teraz ten numer telefonu, na który tutaj do kolegi, jak kolega zaznaczył, o każdej porze dnia i nocy można dzwonić, to jest numer telefonu. 785 606 554. Trzymamy kolegę za słowo, że będzie jak się za można o każdej porze dnia i nocy dzwonić. Dobrze, na razie dziękujemy, a kolegów zachęcamy do wzięcia udziału tutaj w rywalizacji. Do zobaczenia, dobrolot. My tylko zaznaczymy, że na pewno będziemy kolegę odwiedzać i patrzeć, jak prace przy budowie wspólnego gołębnika i całego zaplecza, które temu ma towarzyszyć, będą prace postępować. Dobrolot, do zobaczenia. Dziękuję.